Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Unravel 2. Jesteśmy tutaj na samym dole, bo chciałam wam pokazać, ostatnio sobie przysiadłam do tej gry i pozbierałam, słuchajcie, wszystkie obrazki. Tak, i tutaj już na tym i na wyższym piętrze mamy wszystkie obrazki. I teraz będziemy zaczynali kolejne piętro. I zobaczymy, jak tam nam pójdzie z obrazkami. Dobra, dziękuję. Teraz proszę mi się tu obwiesić i lecimy na górę. Poza tym chciałam was zaprosić też serdecznie na G2A, gdzie z kodem MADZIK macie 3% cashback, a link jest w opisie filmu. Dobrze, chodź tu. Co, musicie być we dwóch? Tak, chyba tak. Dobrze. Powiem wam, że niekiedy naprawdę mega trudno było zdobyć te znajdźki. No ale jak się ma poradnik, to z poradnikiem zawsze prościej. Też zobaczymy tutaj, jak nam dzisiaj pójdzie. I na górę. I tutaj będziemy mieli właśnie już. O, kolejny poziom. Dobra, ty też chodź i lecimy. To już piąte, wszystkie jest chyba siedem. No zobaczymy też, jak długościowo nam to wyjdzie. Is that all there is? Jestem ciekawa, gdzie tutaj się znajdziemy. Powiem wam, że ja najlepiej odnajduję się w rozdziałach, gdzie jesteśmy na jakichś polach, lasach, na takim łonie natury, gdzie jest pełno przyrody, tego wszystkiego. To jest dla mnie jakieś takie piękne. Jakoś tak miło. Zostaw świetlika. Tak, weź sobie znajdźkę. Pierwszą, tak, idziemy, tak, na barana, raz. Sio. O, patrzcie, to jest obrazek ten, który ja znalazłam. Jezu, mam nadzieję, że jakieś wściekłe psy nas teraz gonić nie będą. Już mieliśmy wściekłego kurczaka przerośniętego, a teraz jeszcze psy? W sumie z psami mi się od razu Inside kojarzy. Dobra. Mam wrażenie, że dzisiaj dużo będzie odbijania jakiegoś. Okej, spadaj. Tam jest ta. Mogę jeszcze niżej troszku. Wyleź, tak? Nie, to zostaw. Ja nie wiem, co ty z tym nawet chcesz zrobić. Nie trafiłam, bo jest znajdźka. Dobra, może ja w znajdźki się sama będę, słuchajcie, bawiła. Czekajcie, ostatnia próba i zobaczymy. No, nad tym przeleciałam, serio! Dobra, do trzech razy sztuka się mówi. Jest! Mamy to! Pięknie. Jestem się zadowolona. Co to robi? Ja mogę sobie tym pojeździć, jakieś bziumy? O! No, przesadziłeś, wiesz? Tak troszkę niżej. O. Dobra, ale. O, to jedzie, dobra. Ty weź tutaj zeskocz. Ty. Dawaj. Ciu, 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 ciu. My to umiemy prowadzić, nie włóczek? A nie, wróć. O, stój. Dobra, ja wiem, co tu trzeba zrobić. To trzeba w tą? Nie, w drugą. O. Teraz ty, stary, tam. Ty się właśnie supłaj i będzie. Już, na barana i lecimy. Nieważne. No nie zobaczyłam! No wiecie, że ja wyrywna. A tu... A, dziadostwo, dziadostwo. Dobra, już wiem, jak to trzeba zrobić przynajmniej. Mówiłam, że będzie sporo odbijania się. Jeszcze tu jest dziadostwo. Jezu, ile tego tu napełzło! Aha, nie tędy, ale mam nadzieję, że tam mnie zapisało, gdzie już stałam, bo tam było wygodnie.
No blisko, powiedzmy blisko. To teraz muszę wyczaić moment, kiedy. Okej, okay, dobra, tu mam nadzieję, że jest safe. A ja mogę tak po prostu... O! Mogę, dobrze. Pa, pa! Nie było to aż takie złe, ale... Nie podobało mi się to. Co ty tak dreptusiasz? A, bo z tobą jest scenka. Patrz, nawet nie może wysoko skakać. Musimy zobaczyć, co tu się dzieje. Oni są w ogóle na jakimś, nie wiem, magazynie, jakiś ochroniarz tutaj chłopaka z dybą. Okej. Nie, tutaj to ja się podzielę. Nie wiem, czy to dobry pomysł się dzielić. No dobry w sumie. Dobra, wyłaź, wyłaź, wyłaź. Powiem wam, że przyjemne jest to. A, odbijanie się od ściany pod warunkiem, że para mnie tu nie... A, ona czasami robi, dobra. No. Trzeba przeczekać tam chwilę na górze, pomiędzy tymi, jak się dostaniemy już, nie? O, teraz. Wow. To już było trudniejsze. A to ty tu, tam. Tego nie mogę przepchnąć. Czekajcie, bo ja tu muszę znaleźć jakiś... A, chyba wiem, dobra. Puść. Nie ty, ty zostajesz. Tak dla bezpieczeństwa w sumie. Czy mam wrażenie, że tam do czegoś trzeba było się przyczepić? Jakoś nie wiem. Ale muszę przyznać, że dzisiaj mamy dość nieklimatyczne miejsce. Nie, nie wiem, co ja tam zrobiłam, ale coś dziwnego, to muszę przyznać. Wow! Aha, tu będziemy musieli się... Nie pytam, włóczek, nie pytam. Znaczy, nie, no nie pytam, przestraszyłam się ognia, nie ukrywam. O, Jezus, to będzie ciekawe. No, różkami się zaczepiło. Mam nadzieję, że tam na górze mnie zapisało. Tak. Okej, okay, to się trzymamy. Nie no! Przesadziliśmy. Aha! Dobrze. Cieszę się, że tam była podstawka, a ja się bujałam jak głupia. A, okej. Okay. Nie, bo ja się spodziewałam, że na tym się staje.
Dobra, weź tu się. O. To wygląda jak taka pułaczka do stania. A ten mi tu wyskakuje, że nie. Że nie staniesz tu. Aha, czy teraz z tej pary nie będę mogła niby ruszyć? Czekajcie, a to już było takie... Wow! To mi włóczka sponiewierało, dobra. Wracałem na górę. No, dobra, wiszę. Ten chyba chce... Aha, dobra, bo też nie zobaczyłam, że ta rura jest, powiedzmy, do tego. Do tego, żeby się od niej odbić, tak? Bo wyglądała raczej jak taka do, no, do dekoru. Wiedziałam, że, no, oczywiście, że tam to ja nie mogę się... No prawie, jeszcze troszkę niżej. O tak. Dobra, teraz wymiana. Ale zanim... Nie, zrobimy jeszcze inaczej, bo ja chcę tą znajdźkę. Nie, tam nie doskoczę. Chodź, bujaj się tam, z tego górnego prędzej. Hej, hej, mamy. Dobra, tylko teraz jeszcze raz trzeba będzie tu się wybujać, ale to nic. No ale co, ja nie mogę tu? O, a teraz jakoś stoję. Dobra, ja na wszelki wypadek się zsupłam, bo ja nie wiem, o co tam kamam. Ty tutaj, kłębuszek, nie siadaj, tylko śmigaj na górę. No, chyba... Teraz możecie, dobra, nie rozumiem. Dobrze, wystraszyliśmy za to gołąbia. I siup. Dajmy wam, że nie jest tak źle. Mimo, że aura tutaj nie sprzyja, to jest całkiem okej. No pięknie, pięknie. To chyba nie tak miało wyglądać. Wiem, że jest tam znajdźka i tam dany można po znajdźkę, ale... Czy jak ja od tutaj stawałam, to coś nam się nie aktywowało, słuchajcie. O tu? O właśnie. Chodź stary, spokojnie. A, widzicie, w ten sposób. I teraz ty możesz chyba przejść sobie spokojnie tu, tu. I teraz pytanie, czy... Nie no, tam się nie odbije. Nie, to trzeba z góry zrobić. Ja wiem, jak to trzeba zrobić, ale my na chwilę obecną już tam nie wracamy. Zrobię to, słuchajcie, sama. Bo to trzeba byłoby od tamtego miejsca. Okej. Dobra, tu ewidentnie musimy się rozdzielić. Poczekajcie. Dobra. Ty wyłaź. Się musisz teraz... O tu. Dobrze. A nie, dobra. Dobra, już wiem jak. O tak. Tak, kłębuszki, bardzo ładnie włóczki pokazujecie. Jeden i drugi, gdzie, który ma stanąć. Ja sobie dla pewności tym
O, pięknie. Dobra, śmigać na górę. Już, na barana i lecimy. O Jezu, jaki ogień! A jak ja będę miała tam doskoczyć? A czemu ja po górze mogę chodzić, a tu nie? Dobra, bo tu jest taka jakby lina. Zrobimy tak. Nie, też nie o to chodziło. Nie miałeś się kołysać. Dobra. Chodzi o to. Nie no, zejdź spokojnie. Dobrze, jeszcze bardziej pod kątem. Tutaj będziemy ginąć setki razy. Coś mi się wydaje. O tak, stań. Nie, tak, tak. Tak. Nie! Dobra, nie mogę go puścić. Muszę cały czas lewy trzymać. Dobra. Okej, okay, to będzie trudne. Rozdzielamy się. Ty schodzisz niżej. Przełączamy się. Nie machaj nim! Spokojnie, o. To miało być spokojnie, ale znacie mój spokój wewnętrzny i harmonię. Ale zamysł jest już okej. Okay. Kto ten poziom wymyślił, ten powinien się sam na takim ogniu upiec. I to trzy razy z obu stron. Nawet bym powiedziała, że i cztery. No, już się puść, bo ja nie wiem, czy ty rogoma zaczepisz, czy nie zaczepisz. Liczę, że nie zaczepisz. Już, stanąłeś. O, dzięki ci. Dawaj, na barana idziemy stąd. Co za masakra. Dobra, tam nie chciałam. Tłuczek mnie nie wsadził, a sama wpadłam. Tak, i wiem, że po lewej stronie była znajdźka, ale ona no... Powiedzmy, że... Będzie na później. Aj! No nic, w ogóle przejście poziomów niektórych bez śmierci to graniczy z cudem według mnie. A to był cud, że ja to zdążyłam zauważyć i się nie spultałam. Wow. Nie. Że w niektórych momentach to jest straszne. To wygląda, jakby coś miało na środku tłuc, tak na dobrą sprawę. No, chyba... No dobra. Nie będzie aż takie trudne, mi się wydaje. Kojarzy mi się to, wiecie co? Z jakimiś klockami Lego, nie wiem dlaczego. Jakieś takie dziwne wrażenie. Okej, tu jesteśmy. Czy ja tu mam... Dobra. Okej, okay, już widzę, co tu mamy zrobić. Wow, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Czy ty masz mną rzucać do góry? Dobra, ważne, że w lawę nie wpadłam, czy co to tam jest.
Wow, ja myślałam, że ja będę musiała się jakoś jakimś cudem od tego odbić. Ale tu... Jezu, nie mówcie, że ja mam pomiędzy tymi dwoma przelecieć. To też graniczy z cudem. Ktoś tu mocno wierzący był robiący te... rozdziały. I tu dobrze pasuje piosenka Wiara czyni cuda. Czemu tego nie chce się? Nie, tu muszę się supłać? Tak, tu się supło, okej. Raz i dwa i pyk. I dawaj na barana. Czy tu żadnych niebezpieczeństw nie ma, bo jakoś tak... Dobra. Wstajmy na środku, bo nie wiem, z której strony A będzie lecieć. Tu co? A tu nic, dobra. A, tu prądzik, dawno prądzik był. Jezu, ta gra gorzej straszy niż jeden horror. Dobra, tu nas przypala. Nie to, nie... Zwałkowało nas tak troszkę. Chyba musimy na górę tego wyskoczyć. Tylko tak wiecie... O tak. I o. I tak. O. Dobra, tu chyba już nic nie mamy. Nie spodziewałam się, że dam radę to przeskoczyć. Dobra, ten gość tam zamknął chłopaka nam. Mam nadzieję, że dziewczyna się ruszy i jakoś go ocali. No chyba nie. Jeszcze... Nie w tą stronę, włóczek. Tak. Tu tak. Od środka, włóczek. Pamiętaj, stary. I teraz chyba tu było. Tu, dobra. Chyba kogoś tu pitoli. Dobra. Powiedzmy, że zrobimy to tu. No, nie, to nie tak miało wyglądać. To może z drugiej mańki. Nie, no bo to pod prąd chyba będzie dobrze robić, ale nie tak. Ale już, bo muszę przeskakiwać między tymi. No. Dobra, przejdź jeszcze jeden. Bardziej o. O. Nie, no włóczek, no. Już byłem tak blisko. Powiem wam, że to sprytu niezłego już wymaga. Ale dalej nie zgadzam się z waszą opinią, że w dwie osoby to prościej przejść. Ni huhu. Okej. Okay. Aha, jeden stoi to przetegowuje. Dobra, to ty idź tu. Aha, dobra, to jest źle zrobione. No trzeba zrobić tak. Pierwsze jest supłane to, potem ostatnie, a dopiero później to. Nie, jeszcze odwrotnie. Dobrze, czyli tak, ma być supłane pierwsze to, to i to. Mam nadzieję, że dobrze teraz zrobiłam. Tak. Tylko pytanie, czy ja tam doskoczę? A no tak, jak Madziu przesuniesz to i... Ej! A dobra, to jest fabularne, okej. Okay.
I nie to, że mniejszy włóczek stał, w sensie czerwony z tamtej strony. Coś chyba popsuliście, panowie. Ewidentnie coś popsuliście. Uciekajcie tą kratą na dół. W prawo nie uciekniecie. I co? A to jest to miejsce, gdzie właśnie ten chłopak został zamknięty. A dobra, udało mu się uciec. Teraz tylko pytanie też, co z dziewczyną? No włóczek, śmigaj szybciej. Nie, jeszcze te mnie dzisiaj nie goniły. Już miałam wściekłe ognie. Co tam jeszcze było? Te duszki brzydkie. Teraz jeszcze ogniki mnie gonią. Że na razie nie jest to mocno skomplikowane. Biegnij, 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 biegnij. I w dziurę. Jeszcze jakieś nietoperze tam chyba latały. Okej, okay, tak, łapki do góry, brawo sobie bijemy. Pięknie, udało nam się. Dobrze, teraz może zobaczymy, czy z tą dziewczyną coś tu było. Jest, dobra, znaleźli się. A to jest najlepsze w filmach, w jakichś bajkach czy coś, że idą do siebie plecami, nie słyszą siebie i nagle się zderzają tymi plecami i jej, znaleźliśmy się. To zawsze jest dla mnie zadziwiające. Przecież słychać cudze kroki, oddech, że ktoś jest. O, będziemy moc robić. Aha. Dobra. Czyli odwrotnie chyba trzeba. Spróbujemy odwrotnie. Tak. Pierwszy jest, drugi włóczek. Czekaj, tamtego trzeba. Raz, dwa i trzy. Patrząc na to, co się w poprzednich zagadkach działo, to nie jest skomplikowane. Tak na dobrą sprawę. Jest, poszła nasza energia. No i już, ten sobie poszedł, dzieciaki uciekać. A ty, włóczek, ty się zmęczyłeś? Kłębuszek, bierz go na barana i śmigamy. A żem skoczyła. I siup. Czemu nie działa? A ja myślałam, że sobie jeszcze pojeżdżę. To było takie fajne do jeżdżenia. Dobra, tu jakieś przejście mamy. A. Czemu ja oczekiwałam, że ja będę miała się tutaj rozbujać? Aj, włóczki, włóczki, wy to wszystko tutaj byście, o, psuli. Cały magazyn rozniesiecie. Ale skąd to takiego powera dostało, że tyle jechało? Ale macie, jesteśmy znowu na łonie natury. No i dzieciaki też uciekły, więc super. O, i to już koniec. No i fajnie.
Powiem wam, że to chyba był najtrudniejszy do tej pory rozdział, który robiliśmy. Na pewno największa ilość śmierci była, no ale też właśnie kwestia tego, że dużo tych skakań, przegibań, tego wszystkiego było. No i myślę, że dużą robotę sama ja zrobiłam, że przeszłam wszystkie poprzednie rozdziały wcześniej i te znajdźki znajdywałam, stąd też no, powiedzmy lepiej mi szło, niż no, ustawa przewiduje, bo normalnie nie oszukujmy się, ja jestem pewna, że ja bym ginęła mega dużo razy. Get rushed. Jakieś mamy osiągnięcie. Sorry, Włóczki, my nie znaleźliśmy wszystkich obrazków, zdecydowanie nie. Tak, brakuje nam dwóch. To chyba tych dwóch, które ja widziałam, a po prostu ich nie wzięłam. My teraz gdzieś będziemy mogli wyjść? Chyba będziemy mogli się zwindować tu na górę bardziej. No nic, ale to słuchajcie, zobaczymy sobie już w kolejnym odcinku. Powiem wam, że tutaj chyba ładniej się zrobiło, jak przeszliśmy jednakowoż ten rozdział. Tak mi się coś wydaje, co tu jest? Nie, ja żadnego challenge'u nie chciałam, nie. Ja podziękuję, zdecydowanie podziękuję. Dobrze, kochani, ja wam też dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.